Zmowa milczenia od 1945 roku. Część pierwsza. Od 1945 roku trwa zmowa milczenia. Mimo pytań postawionych w lutym 1996 roku, które zadał Bernard Gajda, pozostały bez odpowiedzi. Żaden z lokalnych historyków nie zajął się nie tylko zabójstwem pierwszego burmistrza i starosty, ale nawet nie ujawnił lokalizacji dobrodziejskiej katowni UB. Liczne publikacje o dobrodzieniu przekłamują historię, pomijając pierwszego burmistrza, uznając Józefa Ćmoka za pierwszego, choć faktycznie był drugi. Dziennikarskie śledztwo. Wojska sowieckie wkraczają do Guttentag 21 stycznia 1945 roku, tracąc jeden czołg, któremu dobrodzieński Volkssturm sprzedał Panzerfausta. Obecnie ten czołg po ukoszernieniu na Polski stoi przed sądem w Gliwicach jako pomnik. Po wejściu Sowietów ze stratami 51, a inna wersja mówi o 70 zabitych, to bardzo duża liczba dla ostrzelanych frontowych żołnierzy, komendantem Gorodu Guttentag, miasta Dobrodzień, zostaje major gwardii Makarow. Był to najpewniej NKWD-zista, używający nazwiska Makarow jako nazwiska operacyjnego. Nie znalazłem majora gwardii o takim nazwisku związanego z Dobrodzieniem. Wraz z Sowietami pojawiają się burmistrz Piotr Rembielak i starosta Robert Łyb, którzy byli komunistami. Istnieje wersja, że Rembielak był oficerem polskiego wojska LWP. Wywabić z domu. Do Łypa i Rembielaka przychodzili jacyś ludzie pod pretekstem, że trwa rabunek. Potrzebny jest ich udział w interwencji. Dopiero za czwartym razem zdecydowali się pojechać. Logika podpowiada, że nie mogli to być mieszkańcy, bo po odmownie nie przychodziliby ponownie. Wzywającymi musieli być milicjanci albo ubowcy, którym nakazano działać do skutku. W skąpych wcześniejszych materiałach są zapisane różne miejsca, gdzie doszło do morderstwa. Jednak można przyjąć, że ktoś tym sposobem usiłował zacierać ślady. Wiarygodny zapis odnajdujemy w księdze parafialnej. Do opustoszałego Guttentag przybywają szabrownicy, głównie z Praszki, Przystajni, Krzepic i innych pobliskich miejscowości. Na Szaber jechały kolumny wozów konnych. Rabowano nie tylko dobrze zaopatrzone sklepy, ale też mieszkania. Po zrabowaniu domy celowo spalono. 69 budynków, a 9 poważnie uszkodzono. I nie raz, że Rembielak z nim wtedy nie pojechał. I miłował, pojechali razem. No, na tym opiku, bo miał takiego motoru. On mnie woził na tym motorze. I zastrzelili. W Ogrewnikach Małych. Bo tam jeszcze w Pawłkowie była policja. I oni wezwali do Pawłkowa i wywiozli do lasa. I tam zaś była taka, się nazywali, mój ojciec był tutejszy. Tak. I u niego tu wszyscy znali. I tak oni, bo to po wojnie kradli. Nie, te UB to wszystko tak. To kradło. I on do niego, i no do niego, a on wierzył tym ludziom i wierzył, że oni mu nic nie zrobi. I tak oni to, i oni działali, i tym ubowcom to nie pasowało. No w każdym bądź razie jeszcze była wojna, jeszcze nie było Friedensvertragu, co to w tego 9 maja była ta kapitulacja. I to jeszcze było przód, to było takie w Dobrodzieniu, w Lublińcu, ta jednostka, co stała, to oni przyjeżdżali auty, ciężarowe auty, poran tych wojaków z maszynówką. My mieli one, maciora,
i tu stamacura postawili. A matka, bo siostra od matki się wzięła 3%, a reszta ostało tych procent było 5. To wszystkie w tych Lwiku postrzelali, załadowali na tą no to było wojsko, co z koszar z Lublińca. Polskie? Polskie wojsko. Oni nie no tu ze Szymrowic i z tych, bo ci uciekli prędzej, ale co tak całe treki, tu ciągły, co od Nysy, od tam z tych stron Niemiec, co bardziej tam Śląsko było jeszcze, to ci po tym, co tam byli Polacy zatrudnieni, oni końmi wozoma jechali, stanęli i widzieli się końcy, stanęli cały trek i wylazło 5-6 chłopa takich fest i grazowali, matce posymowali, co dostała na wesele obraz taki w żeni i ferty. Była matka klękała net przed nim, ja prosiła, że mają to zostawy w żeni i ferty. Potem był taki, Ronie, on się zwał Felix. On tam był, ja teraz nie wiem, czy u Stanowska, albo u Alojza, Alojz Kołodziejczyk jest. Ja teraz nie wiem, bo Józef se tam był też bajter. I no on tam był skąd? Ten to krot, on sam potem taką całą szaja zgromadził tamtych swoich kolegów, bo on też był zaraz za granicą, z nas jakiejś wsi, blisko tutaj. Ale to, co teraz pan godał, że Kajmistela, tam znodli ciało i to jest, znodli te ciało i to był kierownik tej budowy z Ligoty, facet. Tam leżał ojciec. Aha. Ten właśnie był ten kierownik tej budowy, albo majstry. Mhm. I on te ciało znodli. I co się z nim, z tym ciałem stało? Nic, on był cicho jak nysko szczelno, bo się Bóg że go zabił. I zostało te ciało i dopiero nadal za demokrację to przekazał synowi. Ale to ciało tam leży nadal, czy? No dzisiaj już tego nie ma. A co zrobili z tym? No to już na pewno wszystko jest zgnite. Ale ten nie sfumowali? Nie, to oni nic. Ale wiadomo dokładnie, w którym mniej więcej miejscu? Nie wiem nic, bo tego chłop już nie żyje dawno, bo on był taki stary w moim wieku ojca mojego. Podobno w Rębielak i ojciec pana jechali razem. O, to pasuje. Jak w 45 miałem 5 lat. To my mieszkali akurat u Knopa, bo pamiętam ruskie wojsko jak szło na zot i samoloty jak jeździł jeszcze. Pamiętam, bo u Knopa my mieszkali, oni wybudowali bunker, żebyśmy się mieli kaj schować. I to mój ojciec był w duma, bo jak Rus wlosł do Polski, tak u ojca, bo oni jak Hitler wlosł, to go zawarli, nie? Bo to komunista. Ale polski komunista czy niemiecki komunista? Polski, tu. Bo oni, mój tata był Ślązak, a ten Rębielak był Polak. I oni razem działali. Też komuniści? No, ten Rębielak to był komunista też, a Polak jest. Już tej Rębiakolowy od Rębielaka ze szwagry oleżał w szpitalu. A to ino z tego powodu, że go znali. A on był bardzo taki akuratny, uwierzył ludziom ze Zobnicy, tak samo. Ja też jak mnie by to powiedział, to ja by się nie dał na żadnego nic powiedzieć. Ale ja i miarkuja w to i go zabił. Bo tu były te policjanty, milicjanty. I ja dopiero jak ze starszy był to na tym myśl, ale cóż, był taki kozioł. Sam za milicjanta w Dobrodzieniu. A to ja go obserwował tak. I bo że on był tak w tym wieku, co mój ojciec. I, a można mocy. I Jonaty dobo pozu Eli Won, a on był dość taki, policja była w Pawunkowie, nie w Dobrodzieniu. W Dobrodzieniu mi się to nie było milicję. I to ja wiem, że on i tam przyjeżdżali po niego, to mi mama go dała. Przyjechali rozpędzić, mają przyjechać, mają przyjechać, bo tam kradną. Tych wogiewnikach. Mama go ubłagała, nie pojechał. Tak mi to siostra go dała. Drugi raz przyjechali.
Trzeci raz przyjali, ale jak przyjali czwarty raz, on już nie dał się powiedzieć i no, siedli oba i pojechali. No ale co oni mieli jechać, jak od tego była milic? Ponieważ czy czasy tam milicja nie była, do nich nie przyjeżdżała. To było naszykowane. Ale konkretnie, czy jest wiadomo, kto był tym zabójcą, czy ci zabójcy? A tak z informacji. Nic mi nie doszło do tego. Nic. Ino, ale jedynie, ino, że to było albo milicjanci, albo ubowcy. No ino ci. Ino ci, bo godą panu kradli, można oni kradli to jest. Czyli ubowcy i oni nie pasowo, bo przecież ludzie jakaś kradli, bo kradli po wojnie, nie się byle kaj smyków, to no, musiał coś porwać, co pojeść, albo oblicze, albo co. I to do niego, bo go znali. No. Żeby to była milicja, czy była milicja, nie wie, to na milicja nie się nosi do ojca, bo ojca znali. No i bez to tak się to stało. A gdyby nie wierzył, to by jeszcze był zoł, a tak wsińco go. A my pod bieda... Czyli nawet grobu nie ma? Nie ma, to pewne ten Kandora. On to tak powiedział, że on go poznał po zambach. On go poznał po zambach, prawda? Oni byli na co dzień, bo to byli tu z terenów, nie? Te chłopy się znali wszyscy. Nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć... No że... nie, bo już te starzy wszyscy poumierali. Jeszcze moja siostra, 10 lat starsza, to ta by jeszcze więcej wiedziała. Ale ona już tydzień, że już 2 lata umarła. Bo wiązę tam można kopali i to oni znodli, to on, i no on to trzymał. Ale mnie to powiedziała ta z tych wogewnik, ta Zającka. I ja więcej się dowiedział tam z tych ogewnik od tych Zająca, od tej córy, ale oni byli w Niemczech. I ona mi o tym powiedziała, co było. To matka jej o tym wie, bo ona ty zna te posterunki, bo tam w lesie się ukrywali jacyś ludzie, co ona jej nosiła jeździ. Ty z te ubowce albo milicja ją chycili, ty ją tam prali, to wszystko, to tam przeżyła ta matka o tej. Rymbielacka to mi czmok padał na zyję. I mieszko w Lublińcu. Nie, Rębielakowa to zmarła. Ja teraz już, a Czmok ty już do mną zmarł. Tak. A jak jesteś Czmek zoł, to ja prawie we fabryce mebli robią, że tam zapalaca, bo tam ta są zawsze na grób do kobiety. I ja go się pytał, czy ta Rębielacka, że ja żyję w Lublińcu, ale to nigdy nie było czasu jechać. Czmok wiedział o moim ojcu. Czmok wiedział, bo moja mama, my mieszkali w Makowczycach, ona robiła ino u gospodarza. I to żaden nic, łonice, wszystko było cicho. A potem dostaliśmy się do Makowczyc i tak się Czmok zajął moją mamą, żeby robota miała. I tak oni nasykował, bo on był w tych latach, w 48, czy wiele, dyrektorem fabryki mebli. Po drugiej stronie jest Dom Kultury, naprzeciwko właśnie ta heksa, no. Pizzeria, taki zaokrąglony, no. A przez ulicę jest Mistella. No. I w tym zaokrąglonym było UB. I z tego UB ojca pańskiego wynieśli właśnie na podwórze Mistelli. Przez drogę. No ale to kaj oni go tych zabili w tych ogrodnikach czy tu? Prawdopodobnie przewieźli, bo z jakiejś tam relacji, że przywieźli też Rębielaka właśnie. Przywiezionego pod czymś i... Na furze. Na furze. Ja się dowiedział, że na furze. Ale było widać cztery nogi, a potem się straciły te dwie nogi. I słyszałem, że oni przywieźli do księdza Gładysza, tam mieszkał ten major Makarow. Nie wiem, to... I, bo Gładysz był znany. Bo on tu i był podobno powiedziane wszyscy mieli, że nie mają prawa nic mówić. Na tym rogu, bo to było całe rozwalone, ten dom. To był, nazywał się Karl Szatka. To jest ten dom, bo to są, to jest ta kacma od Sordońki, to widać ten dach, bo to był niski dom, taki niski dom. I to tukań te białe to jest ulica Solno, idzie na dół. Ta kobieta, co mnie to godała, i że tam łyb miał lezeć w tej szyni, już trupę. Bezspornym dowodem istnienia oraz pełnienia funkcji burmistrza i starosty Dobrodzienia jest wydana w 1972 roku monografia powiatu
lublinieckiego. Przedmowę napisał ówczesny wojewoda śląski Jerzy Ziętek, późniejszy generał, który po niemieckiej agresji w 1939 roku zamieszkał we Lwowie. Do tematu Lwowa wrócę w drugiej części filmu. Na 229 stronie zostają wymienieni z imienia i nazwiska zamordowani Lep i Rembielak. Oprócz tego wprowadzono sugestię, że zabójstwa mogły dokonać nielegalne organizacje niemieckie lub polskie. Zebrane dowody, głównie relacje świadków, przeczą takim tezom.